mamy rybę. Chyba klenia. Chyba klenia mam. Wędka od Majkiego, Hyper Tag do 9 gram. Klenik. Płyn. Wariacie. Biorą, tylko bardzo delikatnie. Bardzo wolno prowadzić i głębiej, żeby blacha schodziła. Wędkarzy bardzo dużo, jak widzicie, spinningistów, ale coś się tam dzieje. Popróbujemy trochę. O, było następne branie. Ta woda tutaj strasznie huczy, nie wiem czy wy coś słyszycie, ale popróbujemy. Ale kleniki chodzą. Bardzo powoli zwijam tą obrotówkę. To jest chyba jedynka Mepsas, tak, jedyneczka. Tylko nie long, tylko z tą większą łopatką, żeby to w miejscu tak jakby pracowało, a nie z tym longiem, żeby do szybkiego zwijania. Srebrna. Jak widzicie, spinningistów też bardzo dużo. I bardzo powolutku zwijam. Fajnie czuć uderzenia na tym kiju do 9 gram. Później wam pokażę na przebitce ten kij, jak odejdę stąd. No i mamy następną rybę. Kleń. Narapalla, Shadrap Elite. Bublerek taki, Shadrap Elite. Widzicie, jakie ma kotwice? HMC, takie z blaszkami, i uderzył mi drugi raz praktycznie w tym samym miejscu. No jest fajnie, biorą. Wędka Hyper Tag
2 do 9 gram. Bardzo ładnie to pracuje w połączeniu i łapiemy dalej. Wyrzucamy i powolutku zwijamy. O, sobie ten wobbler bardzo ładnie pracuje. Miałem 2 uderzenia już na tego wobblera. Dopiero go zmieniłem, teraz założyłem. No i widzę, że się interesują te klenie. Ciekawe, czym się interesują, czy tymi blaszkami, czy wobblerem. Wydaje mi się, że tymi blaszkami na kotwicach VNC, ale wobbler też bardzo ładnie pracuje, schodzi głębiej. A one atakują od dołu, idą po dnie i wyskakują do góry. Ewidentnie teraz tu podeszły, także sobie poprzerzucam tutaj trochę i zobaczymy, może się jeszcze kolejny trafi. Takie nieduże, może jakiś większy się trafi, zobaczymy, ale ładnie biją. Wyrzuciłem sobie dalej, zobaczymy, może jakiegoś bolenia upolujemy na tego wobblera. Szadrapy to dobre wobblerki. Ten jest 5,5 cm, to nie jest 7,5, tylko 5,5. Ale 2 razy mi uderzył i za drugim razem się wciął. Próbujemy, no jak widać, że reagują na tego wobblera bardzo dobrze. Wędka do góry, bo wobbler idzie głęboko, zaczyna schodzić. Także podniosłem ją trochę do góry, żeby nie czepiała się, żeby wobbler nie zaczepiał się o dno. I próbujemy. Zobaczymy, może się coś jeszcze wydmówię ładnego. Wędeczka do 9 gram. Spin 2,70. CW1 do 9. Biją, biją te klenie. Miałem kolejnego, ale spadł mi teraz. I na tego samego wobblerka. Ale to nie są jakieś Bóg wie jakie duże ryby, dlatego one się nie wcinają. Ale ładnie. Coś się dzieje w każdym razie. Wędkę biorę do góry, bo tamten wobbler schodzi głęboko. Widzicie, ryba cały czas chodzi. O, tutaj też poszedł. O, był. Jest? Nie ma. Ale uderzył. No to mniejsze kleniki po prostu atakują. Wobbler jest za duży. Łapią za tą blaszkę. Ta blaszka je bardzo kurza.
No, było uderzenie teraz. Pewno widzieliście, bo się pewno nagrało. Jak tylko wobler pójdzie trochę głębiej, od razu następuje uderzenie. Trzeba bardzo wolno zwijać i żeby schodził poniżej tych uklei wszystkich, tej drobnicy. I wtedy one siedzą pod spodem i następuje uderzenie. Głębiej ich trzeba szukać, bo woda jest prześwietlona i schodzą na głębszą wodę. Trzymają się bliżej dna, ale widać, że ostro bije. Tak jak widzicie, coś się dzieje cały czas. Mamy kolejnego. Ten sam wobler, szadrapelit. A tym razem mały bolek. Wtedy klenik, teraz boleń. Taki. O! Grubo. Leż za kapotę. A ładnie. Wcale nie trzeba szybko ściągać. Właśnie ja zwijam bardzo powoli i one uderzają. O, zobaczcie, teraz zaczepiłem wędkę, przynętę zaczepiłem o trawę. Możecie zobaczyć, jak ta wędka się wygina ładnie. No dobra. Muszę to wyciągnąć teraz. Dobra, już puściło. Ryby widać, że ewidentnie żerują, podchodzą ładnie. Więc trzeba próbować dalej. Warkocz wyrzuciłem. Wędkę trochę do dołu biorę i pomalutku zwijam, zobaczcie. I uderzają i... O, teraz też puknął. I klenie uderzają, i bolenie. I wcale szybko nie zwijam. Wobler pracuje. Nie musi być to bardzo szybko zwijane. Trzeba właśnie długo prezentować tą przynętę. Po prostu w jednym miejscu. Jak najdłużej, żeby ona była w jednym miejscu. Tylko żeby pracowała. Dlatego mi tutaj najlepiej się sprawdza wobler taki, który jest głębiej schodzący. Widzicie te blaszki, jak pracują w VMC na kotwicach? I to prowokuje te klenie i bolenie. Ta blaszka bardzo dobrze pracuje, szybciutko, a wobler przytrzymuje ją jak najdłużej w jednym miejscu. I powolutku zwijamy, idzie głębiej ten wobler też. Bo ten wobler schodzi na 2,2, ale tutaj się nie zaczepia jakoś zupełnie, także coś się tam dzieje w każdym razie. Siedzą głębiej, ewidentnie. Woda jest prześwietlona, bo jest
nie ma praktycznie chmur, słońce operuje. Się zrobiło dzisiaj bardzo ciepło. To nie myślę tylko, że ta ryba tutaj bierze dzisiaj, bo się zrobiło ciepło, tylko ona tutaj jest i to jest bardzo duże nagromadzenie tej ryby i trzeba po prostu próbować. No niestety musicie być nad wodą. No ja już dzisiaj złapałem 3 ryby, 4 w sumie. Jeden taki malusieńki boleń uderzył, też małą jeszcze obrotówkę, ale tego już nie nagrywałem. Ale widać, że one tutaj bardzo dobrze żerują. I można powiedzieć, że biorą na spadku brzegu na głębszą wodę. Ale jest bardzo fajnie, cieplutko. Nawet za ciepło trochę jestem ubrany. No ile tutaj jestem? Może ze 2 godziny. I naprawdę idzie powędkować fajnie. Plecionka od Hypa tak samo, różowa. I bawimy się. Jest bardzo fajnie. Wędka naprawdę bardzo ładnie pracuje i to jest ta do 9 gram, od 1 do 9 gram. Wublerek to chyba ma ze 4,5, no plus jeszcze te kotwice, no może ma 6, ale bardzo dobrze się zachowują. Widzicie, jak cały czas bije? Próbuję dalej. Może jakiegoś większego bolenia trafi na ten kijek. Bardzo bym chciał zobaczyć, jak tutaj on walczy na tym kiju. Takiego 60 cm, no może 50 parę. Chciałbym zobaczyć, jak ta wędka się po prostu zachowuje przy takiej rybie. No i zbijamy bardzo powolutku. O, widzicie, jak biją? Bije, bije. Uderzył. Tylko że to nie są duże ryby i łapią po prostu za te blaszki w tym woblerze. Ale popróbujemy, może się jakaś większa trafi. Bo to duży woblerek jest, taki 5,5 cm, ale ewidentnie strasznie je prowokuje ta blaszka mała na kotwicy VMC do uderzeń i one naprawdę biją. Tylko się nie wcinają, to są nieduże ryby po prostu, prawdopodobnie. O, znowu uderzył. Bardzo powolutku zwijam. Zobaczcie. A dzisiaj nawet na obrotówkę złapałem na malutką zeróweczkę, złapałem na tą wędkę ukleję, taką z 15 cm, uderzyła małą obrotówkę mepsa. Aż się zdziwiłem. Później złapałem malutkiego bolenia jeszcze, takiego z 15 też cm, może mniej nawet miał. No ale coś się dzieje. No, nie są to duże ryby. Dzisiaj widziałem, jak pan złapał też jednego. O, teraz uderzył, ale nic nie ten. Nie wciął się. Podspróbuję w każdym razie. Próbuję tam po prostu z głębszej wody.
może jakaś większa ryba wyjdzie. Ach, ale uderzył. Tak się ładnie wygina. Leń. Ładny kolejny klenik, nasz drapelit. I kolejny kleń. Publer, jak widzicie, cały czas ten sam. Z flaszkami pod VMC. O, to jest większa ryba. Patrzcie, jak się wędka ugięła. No to jest największy dzisiaj klej. Chyba nie. To ładna ryba. No, chyba dzisiaj największy. Ale klenior.
Opa, ale żeś się zapiął. Same klenie.